right, I'ma do you right. Spotkania motocyklistów i próby przejazdu na czerwonym. Nie tylko groźni kierowcy wywołują chaos na drogach, czasem swoje trzy grosze dokłada matka natura. Gdy robi się zimno, liczba wypadków rośnie, szczególnie gdy jest śnieg i lód. Taki, który występuje w postaci łat. Podoba mi się sposób, w jaki John wymawia słowo łaty. To, że lód widzimy, wcale sprawy nie ułatwia. Ten ostrożny kierowca BMW jedzie 50 na godzinę. Wydaje mu się, że to prędkość bezpieczna, lecz wystarczy drobny poślizg, błąd w korekcie i już go nie ma. Takie same okoliczności, ale na drodze 18-tonowa ciężarówka i od razu mamy spektakularne efekty. Kierowca o włos unika zderzenia czołowego. Na lodzie i śniegu zalecamy zachować szczególną ostrożność. Droga hamowania wydłuża się 10-krotnie. Trzeba jeździć stosownie do warunków. Niestety niebezpieczeństwo nie zawsze widać. Przekonuje się o tym kierowca, który trafia na gołoleć. Hamowanie nic nie daje. Nie on jeden ma pecha. Ofiara opuszcza rozbity wóz w ostatniej chwili. W jego ślady podąża już następny. W Stanach wygląda to podobnie. Kierowca wpadający w poślizg na lodzie porywa za sobą dwóch innych. Szara terenówka zwalnia, by uniknąć kolizji. Rozbitek wpada pod ciężarówkę, łamiąc jej przednie zawieszenie i ściągając z pasa. Gdy kierowca terenówki zaczyna oddychać z ulgą, taranuje go uszkodzona ciężarówka. Kiedy dziadek Mróz bawi się na drogach, lepiej zdwoić czujność. Utrata kontroli oznacza koniec gry. Ci tutaj nie mają szans, gdy 7-tonowa ciężarówka wpada w poślizg i przelatuje na przeciwny pas ruchu. Pierwszemu się udaje. Drugi jeszcze się przeciska. Ale trzeci... Nie zawsze wieje grozą. Ta ciężarówka utknęła i powoduje korek. Na szczęście znajduje się pomocna dłoń. 5-letni chłopcy będą to oglądać, piszcząc z zachwytu. Trzymajcie się. Nie tylko lód wywołuje chaos na drogach. Statystycznie przyczyną większości wypadków są deszcze. W Szkocji pada cały czas. Tam wypadków jest najwięcej. Był deszczowy, wietrzny dzień. Żona jechała do miasta do siostry. Umówiły się na zwykłe damskie spotkanie.
Margaret nie bardzo chciała jechać. Mocno padało, wiał silny wiatr. Wyruszyła z domu około 10 rano. Na wysokości hotelu Mill of Tynette droga wznosi się w górę i skręca łukiem w prawo. Bardzo często dochodzi tam do wypadków. Gdy podjeżdżała pod górę, samochód przed nią zaczął hamować. Jego kierowca zauważył, że jadąca sprzeciwka furgonetka wpadła w poślizg. Po kilku sekundach pojawiła się, zarzucając z jednej strony na drugą. Ku przerażeniu żony zjeżdżała na jej pas. Jak to ujęła, ten wóz leciał prosto na nią. Nie miała już czasu na reakcję. Na nagraniu widać, jak próbuje zjechać na pobocze, niestety za późno. Furgon przeciął podwójną linię i uderzył w nią czołowo. Jej samochód uległ całkowitemu zniszczeniu. Zastanawiałem się, jak w ogóle z tego wyszła. Totalna kasacja. Margaret utknęła w kabinie. Dopiero po jakimś czasie udało się ją wyswobodzić. Od czasu wypadku jest roztrzęsiona emocjonalnie. Niemniej cieszy się, że przeżyła. Widziała zdjęcia swojego samochodu. Wszyscy mówią, że przeżyła cudem. Nie mogą się nadziwić. Niemniej nie obejrzała i zapewne już nie obejrzy nagrania z tego zajścia. Nie chce znowu tego przeżywać. Opowiadam o tym w zastępstwie żony, ponieważ dla niej te wspomnienia wciąż są zbyt świeże. Cały czas nie jest w stanie o tym rozmawiać. Jednak oboje pragniemy podkreślić, jak wielkie znaczenie ma posiadanie kamery samochodowej. Jak takie nagrania ułatwiają życie po wypadku. W naszej sytuacji nagranie potwierdziło tylko, że Margaret była bez winy. Lecz gdyby w tym wypadku poniosła śmierć, to miałbym dowód. Obraz, który zapewniłby mi odpowiedzi. Mam nadzieję, że nasza tragedia przekona ludzi do stosowania kamer samochodowych.